Witam serdecznie. Mój drugi dom za plecami, ten dom rozpusty w Jeleniej Górze, dom publiczny, zwany domem publicznym. Co mnie tu dzisiaj sprowadza? Ano, mianowicie, moi drodzy, to, że złożone zostały odpowiednie dokumenty w stosunku do osób, tych oprawców z Warszawy, tego słynnego, tego pracującego z tego, to znaczy przebywającego w schronisku psa, jak również osobę na stanowisku, wiecie jakim. Także słowo dotrzymane. Troszeczkę potrwało to ze względu na awarię naszego sprzętu biurowego, ale cóż, dajemy radę, bo kto jak nie my, moi drodzy. Jestem, wróciłem, bo tutaj niezależni weryfikatorzy na tym portalu, moi drodzy, zablokowali mnie na 3 dni w związku z udostępnieniem artykułu włoskich lekarzy, którzy potwierdzili pewne informacje, które miały miejsce i których, o których my od początku zresztą mówiliśmy, no ale cóż tam, przecież my to jesteśmy foliarze i płaskoziemcy, no przecież my tam nie mamy pojęcia o żadnych tam sprawach i globalnych sytuacjach na świecie. Udostępniajcie, rozpowszechniajcie, moi drodzy, niech się roznosi, jak zwykle was o to proszę. Natomiast co robiłem, moi drodzy, w poniedziałek w Kowarach, ponieważ kowarzanie do mnie wydzwaniają, piszą, co się ze mną dzieje, czy żyję, żyję, moi drodzy, żyję. Odpowiadam wam raz jeszcze i mam się bardzo dobrze, w świetnej kondycji jestem i psychicznej, i fizycznej, bo cały czas trzeba pracować nad sobą. Natomiast byłem w poniedziałek na komisji rewizyjnej. Pewne ustalenia już radni mówią inaczej, ale to chyba moja obecność sprawiła to, że już zaczynają inaczej myśleć. Natomiast wczoraj byłem, moi drodzy, w dniu wczorajszym byłem na komisji rewizyjnej i komisji budżetowej w Kowarach, moi drodzy, i niespodzianka, znów na komisji budżetowej inaczej, moi drodzy, myślą. Natomiast na komisji rewizyjnej złożyłem wniosek, propozycję taką jako przedstawiciel Fundacji Tesli, żeby w klubie sportowym Olimpia Kowary, gdzie opieką i jak również trenują, są pod opieką fachowych trenerów, instruktorów piłki nożnej, jest ponad 120 dzieciaków. Moi drodzy, budżet na to jest tylko 240 tysięcy w skali roku, tylko. Zrzuciłem oczywiście propozycję, żeby zwiększyć to nawet dwukrotnie, z tego względu i zatrudnić dietetyka, który odpowiednią dietę dla dzieci będzie przepisze i rodzice będą się musieli do tego stosować, moi drodzy, jak również produkty, bo może być najlepszy dietetyk na świecie, natomiast produkty, z których będą sporządzane posiłki, no niestety piąty market budowany z chemiczną żywnością w naszym mieście, w mieście Kowary, no to jest skandal. Natomiast mój pomysł odnośnie bazarku i ryneczku został zaakceptowany. Nasza burmistrz ruszyła w tym kierunku, poczyniła pewne inwestycje, więc plac już został ogrodzony ładnym ogrodzeniem. Kto wykonał to ogrodzenie? Ja już wiem. I nie tylko to ogrodzenie, no przewodniczący Rady Miejskiej, no słuchaj, twoja firma jest prężna. 3 firmy, które posiadasz jeszcze. No a co żona posiada, to już. Ale to taka instytucja jak Abwera to się może tym zająć. Ja wiem, będę rozmawiał. Słuchajcie, co wam powiem, moi drodzy? Przewodniczący Rady Miejskiej posłańca do mnie wysłał. Chce się ze mną dogadać. Tylko on nie wiedział, że ja z konfidentami i z mędami się nie dogaduję. Że ja nie przyjmuję żadnych propozycji, a tym bardziej przekupnych i jakichś tam jeszcze, żeby mnie, chcą mnie kupić. Nie da się Armaniego kupić. Armani nie jest do kupienia, moi drodzy. Więc taka informacja dla was. Natomiast powiedziałem wczoraj radnym bezradnym na komisji budżetowej, że jeżeli o złotówkę podniosą śmieci, podniosą podatek od nieruchomości, będę nawoływał i będzie to pierwsze miasto w Polsce, które będzie wypowiadać umowy, nieposłuszeństwo w stosunku do władz miejskich, jak również władz
państwowych, moi drodzy. Co? Zaczniemy od małych miejscowości, niech to się później rozniesie po całej Polsce, że wypowiadamy posłuszeństwo, nie będziemy płacić podatków, nie będziemy płacić opłat za śmieci. Zakrzewska, żebyś wiedziała, bo wczoraj akurat twój zastępca, nie wiem, czy on ma mocodawcą, jego był marszałek województwa, czy dał mu takie uprawnienia wiceburmistrza do piastowania tej funkcji, nie wiem, czy dał. Natomiast no tak uzurpuje sobie takie stanowisko, więc już jest inna rozmowa z wiceburmistrzem, tym tak zwanym wiceburmistrzem. Wszyscy wiecie, o kogo chodzi, o tego rudo-złotowłosego, moi drodzy, i złotoustnego przedstawiciela, zastępcę pani Zakrzewskiej. Więc pani Zakrzewska, dla twojej wiadomości będę namawiał ludzi, mieszkańców miasteczka Kowary, aby nie płacili za śmieci, nie płacili podatku od nieruchomości. Jeżeli podniesiecie te opłaty, jak również czynsze w ZES-ku będą podnoszone, nie będziemy płacić, będę namawiał ludzi i będzie to nieposłuszeństwo, pierwsze miasto w Polsce będzie wypowiadać posłuszeństwo władzom miejskim za nielegalne, moi drodzy, narzucanie nam opłat maksymalnych, bo Zakrzewska bardzo chce, żeby maksymalne wprowadzić stawki, chce wydoić, moi drodzy, mieszkańców. Wczoraj na moje pytanie do jej zastępcy, bo analiza budżetowa, tylko zapytałem go, czy on analizował budżety domowe mieszkańców. Nie analizował. No popatrzcie, nie analizował. Rudy nie pomyślał. No nie pomyślał o budżetach mieszkańców, moi drodzy. Niestety walczymy o mieszkańców, o najbiedniejszych, a jak również o wszystkich mieszkańców. Jest spora grupa ludzi, która już chce działać w Kowarach, moi drodzy, i na tym będziemy budować i bazować, moi drodzy, nasze stowarzyszenie. Będziemy organizować spotkania z ludźmi niezadowolonymi z obecnych władz. No i wychodzi wiele, wiele, wiele na jaw. A pani skarbnik ma olbrzymią wiedzę na temat pani burmistrz. Pani od komisji, przewodnicząca komisji budżetowej, ma olbrzymią wiedzę na temat pani burmistrz. I wiem też również, co robicie tam już. Próbujecie tuszować pewne fakty, które ja poruszyłem i udostępniłem. I dajecie coś tam do szrajbnięcia, moi drodzy, do szrajbnięcia. Już się boicie. I bójcie się, bo prokurator, jak również ABW, Najwyższa Izba Kontroli, jak również Dolnośląska Izba Obrachunkowa, zajrzy do was. Zajrzy wam, przetrzepie tyłki i zobaczymy, czy będziecie tacy mądrzy i tacy pewni tego, co robicie i oszukujecie, drenujecie portfele mieszkańcom Kowar, moi drodzy. Będzie nieposłuszeństwo wobec władz miasta i... Moi drodzy, jeżeli tylko o złotówkę podniesiecie cokolwiek, to ja będę apelował do mieszkańców, żeby zaprzestali płacenia rachunków, jakichkolwiek rachunków na rzecz nierobów tych właśnie, którzy zarządzają miastem. A przypomnę, że Rada Miejska jest odpowiedzialna za to wszystko, natomiast organem wykonawczym jest burmistrz. A nie odwrotnie, że burmistrz wam daje do podpisania gotowe dokumenciki, a wy nawet tego nie analizujecie, podpisujecie, a potem cierpią mieszkańcy. Nie będzie maksymalnych stawek. Zakrzewska może sobie nałożyć te maksymalne stawki, a nie dla najbiedniejszych, moi drodzy. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Sprzed budynku domu publicznego w Jeleniej Górze, moi drodzy, złożone dzisiaj. Natomiast urwało mi live'a w poniedziałek na innym koncie. Indoktrynacja w szkole podstawowej w klasie 7 języka polskiego to nie jest wypracowanie czy tam dla dzieci 12-13-letnich, żeby wprowadzać coś takiego, taki dekalog masonerii i NWO, moi drodzy, to jest skandal. 286 strona, podręcznik do języka polskiego, moi drodzy, 7 klasa szkoły podstawowej, możecie sobie zajrzeć, możecie przeczytać ten dekalog tego masona, który w okresie międzywojennym, dwudziestolecia międzywojennego wypisywał właśnie takie bzdety. To żadna poezja, a tym bardziej dla dzieci, które nie mają zielonego pojęcia jeszcze o czymś takim,
mając 12-13 lat, moi drodzy. Niestety to nie jest dla nich opracowanie, czy nawet ćwiczenie, czy nawet porównanie z 10 przykazaniami Kościoła, tego właśnie, jakiego wiemy, jakiego Kościoła, więc coś takiego, indoktrynacja poprzez język polski i podręczniki do języka polskiego w klasie 7 trwa w najlepsze, jak również dotyczy to historii, podręczników do historii, do tej zakłamanej historii, moi drodzy, ale będę do tego wracał. Natomiast dzisiaj może jeszcze nie wszystko, może jeszcze coś po południu wam pokażę, bo mam masę telefonów, moi drodzy, i próśb o interwencję w Kowarach, moi drodzy, pokazać to, co się dzieje, obłudę naszych tych władz i jaśnie nam panującej Elizabet I, która prawdopodobnie, to ja zadam też takie pytanie, czy nie została tylko oddelegowana z pewnej firmy, gdzie wzięła urlop na kadencję burmistrza. Ta firma chyba jest z Mysłakowic, moi drodzy. I jak to jest, wytłumaczcie mi, że jej zastępcą w urzędzie jest człowiek z Karpacza, w Zesku jest człowiek z Mysłakowic, moi drodzy, z osobnych miast. Ja nie rozumiem, jakby w Kowarach nie było mądrych ludzi, moi drodzy, na te stanowiska? No to czas może zweryfikować pewne, jak dyrektorką państwowego, publicznego, przepraszam, przedszkola jest kobieta, która przyjechała z Żar? No ludzie. A w konkursie wystartowały dwie kandydatki, dwoje kandydatów, moi drodzy, gdzie mieli oni wyśmienite kwalifikacje, żeby objąć tą funkcję, no ale po znajomości dla pani Zakrzewskiej, no to przecież znajomości zastępca kierownika w Zesku, słyszeliście wszyscy, że jest po znajomości to wszystko, znają się bardzo dobrze, więc no cóż, odpowiadajcie sobie sami w komentarzach. Kowarzanie, będę namawiał do nieposłuszeństwa w stosunku do władz, moi drodzy, miejskich. Jeżeli podniosą podatki, nie płacimy i niech to będzie przykładem dla całej Polski, że przestaniemy się dawać wreszcie doić, moi drodzy, doić, bo analizy zastępca burmistrza naszych budżetów domowych nie zrobił i nie zrobi, bo nie wie, moi drodzy, i nie ma takiej wiedzy, ale nigdy, moi drodzy, bogaty biednego nie zrozumie. Walczymy do końca, nie poddajemy się. Dość z obłudą, dość z bezczelnością władz i miejskich, lokalnych, wiejskich, jak również tam w większych miastach działamy. I cóż, pozdrawiam was na razie serdecznie. Być może jeszcze po południu będzie interwencja dziennikarska u pewnej, dzień dobry, u pewnej pani, która właśnie zwróciła się do mnie z problemem, moi drodzy. Przepraszam, bo wydzwania natrętny ktoś znowu z problemem i chce, żeby pomóc, ale zaraz odzwonię. Moi drodzy, nie, kolega do mnie dzwoni, żartowałem. Podać nazwisko, no to jest tam chyba w biuletynie miejskim jest nazwisko. Ja mam gdzieś tam w dokumentach, no ale nie mam teraz przy sobie, więc nie mogę podać tego nazwiska pani. Ale możecie tam dzwonić do publicznego przedszkola przy szkole podstawowej numer 1, pytać o nią. Zobaczycie, czy ona jest bardzo miła, czy wręcz niemiła dla wszystkich. Bardzo niemiła dla wszystkich. Ale no cóż, ja się cieszę i mam nadzieję, że jak bardzo szybko ci zaszczepieńcy odejdą, również z tych stanowisk, czy burmistrzów piastujących, czy prezydentów, czy radnych, bo przecież ten specyfik, moi drodzy, keczupowanie działa i to szybciutko, bo byłem też po receptę w ośrodku zdrowia i miałem wam o tym dopowiedzieć. Moi drodzy, masa ludzi chorujących na, no niestety, na nowotwory w ośrodku zdrowia w Kowarach. 12 klepsydr przed 1 listopada. Moi drodzy, o ponad 30, chyba bodajże 6% wzrosł śmiertelność w stosunku do roku ubiegłego. No ale cóż, burmistrz namawiała do keczupowania, więc będzie też odpowiadać. No ale karma wraca. Także zimno jest, uciekam. Muszę dalej pewne czynności podjąć w dniu dzisiejszym. Ale najważniejsze, Olek, pozdrawiam ciebie
serdecznie, musisz przyjechać na szkolenie, zapraszam cię, przyjeżdżaj. W przyszłym tygodniu będę też na pewnej interwencji, już pewne szczegóły dograłem, także będę was informował. Na razie nie mówię gdzie. Oj, zapomniałem wam zabrać i pokazać, moi drodzy, ale na najbliższym live'ie wam pokażę, co mi ABW włożyło do samochodu. GPS-ik mi włożyli do samochodu, moi drodzy, przed 11 listopada. Podjechała pod moje auto z przyciemnianymi szybami. Taki pojazd w ogóle nie powinien przejść badań technicznych. Całe czarne szyby z przodu, z tyłu. Podrzucili mi, akurat stałem w oknie i wszystko widziałem, tylko rozmawiałem przez telefon, nie mogłem tego nagrać. Ale moi drodzy, podrzucili, tylko zapomnieli, że ja mam kanał w garażu i że wjadę sobie i zawsze sprawdzę. Pokażę kosteczkę z GPS-em, jaką mi podłożyli, moi drodzy. Ten słynny systemowy pies Roberto Kłos, czy Kos, czy jak go tam zwał, tak zwał, to jak ten ptaszek, czy ten, jak ten źdźbło zboża, ten Kłos zboża, moi drodzy, to on to zrobił, na jego zlecenie prawdopodobnie, Abwera mi podłożyła GPS-ik, bo chcieli mnie może zatrzymać, bo pytał, czy z widłami będę we Wrocławiu na marszu. Ja nie chodzę na spacerki, moi drodzy, ja się spotykam z ludźmi w konkretnych sprawach. Pochodzili, pokrzyczeli, pomachali flagami, no i co? I wróciliśmy do rzeczywistości dzisiaj, jest jak jest, nic się nie zmieniło, Zakrzewska dalej burmistrzem jest w Kowarach, Łużniak dalej prezydentem jest w Jeleniej Górze, w Warszawie dalej Trzaskowski jest prezydentem, w Pałacu Prezydenckim, o ten specjalista od tych, od tych ładunków, co tam niby coś spadło, z satelity spadło, moi drodzy, a to butla z gazem, puch, wyszczeliła normalnie, traktor się przewrócił, afera na całą Polskę, na całą Europę, na cały świat, moi drodzy, chcą nas wrobić. Słuchajcie, to co mówią w telewizji, to róbmy odwrotnie, zawsze róbmy odwrotnie, to ja wam mówię i dobrze na tym wyjdziecie, także nie słuchajcie, a najlepiej wyrzucić telewizory. Akcja w Polsce, wyrzucamy telewizory, nie oglądamy TVP, TVN-u, Polszmatu i tak tych wszystkich reżimowych mediów. Zacznijmy myśleć, czyli powtarzamy hasło sprzed 2 lat, uruchamiamy, wciąż jest aktualne. Wyłącz telewizor, włącz myślenie. Pozdrawiam was serdecznie sprzed budynku, moi drodzy, domu publicznego. Niestety, tak jak mówią tu dziewczyny po pracy, mówią, że chciałyby zarabiać tyle, co w domu publicznym, a tu niestety na rękę tylko 3200, 3300. Marnie, marnie. No ale cóż, reżimowi sędziowie zarabiają dużo, dużo więcej. Oświadczenia majątkowe, można ich przeczytać. Więc no, gdzie tu jest sprawiedliwość? A przecież u sterów naszej władzy jest prawo i sprawiedliwość. Kłamczyński i Morżdżawiecki, ten z tym Pinokio. No co oni robią? No co okłamują wszystkich Polaków? No ale my foliarze, my płaskoziemcy, my myślimy inaczej, moi drodzy. No i na wszystko dzisiaj, jeszcze nie wszystko na ten temat dzisiaj. Pozdrawiam was na razie serdecznie. Wróciłem po 3 dniach, ale odpocząłem, powiem wam, naprawdę. Można odpocząć od tego portalu. Można wysłuchać ludzi, spotkać się z ludźmi, moi drodzy, i sobie mile spędzić czas. Pozdrawiam was serdecznie. Do zobaczenia. Będziemy się, jak nie dzisiaj, to na pewno jutro się będziemy widzieć jeszcze, bo problemy są i będę je upubliczniał, moi drodzy, jakie mają problemy mieszkańcy Kowar. Pozdrawiam raz jeszcze. Hej!